czeka nas długa podróż Fiatem Fremontem. Azymut ustawiamy na Gruzję. Długi przejazd przez Europę i Azję. Niekończące się kilometry asfaltu. Kolejne kraje oglądamy tylko z okien samochodu. Zapominamy o autostradach. Wreszcie to, na co czekaliśmy. Szutry, leśne dukty. Pierwsze, bez trudu pokonane przeszkody. W górach Turcji wiosna nie wszędzie uporała się z pozostałościami zimy. Ruszamy dalej na wschód w kierunku Gruzji. Unikamy asfaltów, więc nasza podróż staje się coraz ciekawsza. Kręto i dużo szutrów. Takiej jazdy nie mogliśmy się doczekać. Odpoczynek, rzut oka na mapę i dalej w drogę. Spieszy nam się do Gruzji. Nasz Fiat Fremont spisuje się bez zarzutu. Przez chwilę znów asfalt i cywilizowane drogi. Ostatni etap podróży przez Turcję pokonujemy drogą prowadzącą Czarnomorskim Wybrzeżem. Turcja żegna nas pięknym zachodem słońca. A Gruzja wita pięknymi górami i śnieżnymi tunelami. Na każdym kroku zabytki, piękne widoki, przyjaźni, mili ludzie. Po długiej, samotnej podróży przyłączamy się do polskiej wyprawy Autoświata. Wszędobylskie zwierzęta. Tu owca ma zawsze pierwszeństwo. Bez trudu dotrzymujemy kroku terenówkom, którymi po Gruzji poruszają się uczestnicy wyprawy. Czasami nie jest łatwo, ale trudy podróży wynagradzają niezapomniane krajobrazy, spotkania z cudownymi ludźmi, obcowanie z niepowtarzalną przyrodą. Dziękujemy za gościnę. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Na koniec trochę statystyki. Przejechaliśmy 15 225 km w 6 krajach. Zużyliśmy około 1100 litrów paliwa. Średnie spalanie to 7,2 litra na 100 km podczas całej wyprawy. Nasz zaliczony rekord wysokości to 2700 metrów nad poziomem morza. I co najważniejsze, żadnych problemów z samochodem.